Klawiatura mechaniczna Genesis Store 303 z hot swapem. Z wami dzisiaj Jacek i Burzyk. Pudełko jak najbardziej klasyczne, jeśli chodzi o Genesisa. Czerwono-szare, z wizualizacjami, najważniejszymi informacjami. W środku oczywiście klawiaturka pełnowymiarowa, tym razem. Naklejki, instrukcja obsługi. No i mamy dwa przełączniki i dwa klucze. Jeden do zdejmowania klawiszy, a drugi do wyciągania przełączników, bo hot swap zapewnia nam właśnie wyciąganie tych przełączników bez konieczności rozkręcania czy rozbierania klawiaturki. Zanim wygląd zewnętrzny czy wrażenie z użytkowania, przejdźmy do specyfikacji technicznej. Najważniejsze informacje, jeśli chodzi o same klawisze. No to maksymalne wciśnięcie klawisza to 4 mm, punkt aktywacji 1,8 mm. Siła, jakiej potrzebujemy do wciśnięcia klawisza to 55 g. Czas responsywności 8 milisekund. Wymiary naszej klawiatury to 442 na 136 na 36 mm. Długość przewodu 1,8 m. Liczba przycisków to pełnowymiarówka, czyli 104 przyciski. Jak wspominałem wcześniej, mamy tu Outemu Brown w tej klawiaturce. Dodatkowo ten kluczyk, który znajdziemy w zestawie metalowy, służy nam do tego, żeby wyjmować przełączniki bez konieczności rozbierania klawiaturki. Czyli tym właśnie charakteryzuje się klawiaturka hot swap. No da się. W razie uszkodzenia fajna opcja. Ciekawe, czy można na stronie Genesisa kupić na przykład pakiet takich przycisków zamiennych, nie? Pewnie tak. Sądzę, że na Ali czy gdzieś to tego jest pewnie od, no to jeszcze od Groma. A dodatkowo, uprzedzając pytania, jeśli by ktoś takie miał w komentarzu, no to oczywiście możemy mieszać kolory, tak więc jeśli chcielibyśmy sobie z brązowych zrobić, dajmy na to czerwone, możemy wymienić przełączniki na Outemu czerwone, jeśli oczywiście będą pasować pinami. Ale kto by chciał kupować klawiaturkę w brownie i zmieniać ją na czerwone, nie widzę sensu. A może ktoś na przykład by chciał sobie zrobić sekcję? Na przykład wsad taki, tutaj takie. Ciekawe, jakby to działało, nie? Że te by reagowały łatwiej, te by troszeczkę większej siły wymagały, byłyby cichsze jedne, drugie głośniejsze. No, jest to ciekawe. Jest to jakiś sens, jeśli faktycznie ktoś ma wizję. Lubi brązowe, a chciałby ją troszeczkę ściszyć, bo klawiaturka jest sama w sobie dość głośna. Jeśli dzielimy z kimś pokój, no to faktycznie te nocne sesje gamingowe mogą być uciążliwe dla osoby współtowarzyszącej. Klasyczne shifty, długie, klasyczny enter, spacja, no i to wszystko troszeczkę lata i jest dość głośne, na pewno bardziej niż tej twojej TLK. Tak, ale tam był TKL. Taki specjalny... O Jezu, TLK, zawsze mówię TLK. TLK jest na pociągu, tak. Tam była specjalna technologia wyciszania zawiasów, tych, na których pracują te najdłuższe przyciski. I mimo, iż ona troszeczkę wprowadzała taką niepewność, czy dany przycisk nacisnąłeś, czy nie, to jednak tak teraz naciskam te przyciski, to doceniam tamto rozwiązanie, bo tam naprawdę była cisza. No. Tutaj jest klekot, no wiadomo, główne przyciski tak nie będą brzmiały, ale te duże na długich zawiasach, no to są takie, no nie brzmi to najlepiej, ale to... Takie trochę rozchybotane, nie? Tak się od razu wydaje, a przecież klawiaturka jeszcze dużo aż tak nie przeszła. Tak, jeśli chodzi o samą czcionkę grawer na przyciskach, no to naprawdę muszę przyznać, że jest klasyczna, bardzo ładna, nie mamy problemów z odczytaniem, co znajduje się pod danym przyciskiem, czasami jest tak klasyczna, z G czy z Q, że tam nie wiadomo za bardzo, co to jest za znaczek. Dodatkowo mamy oczywiście oprogramowanie, ale możemy również zarządzać całą klawiaturą z poziomu niej samej poprzez przycisk FN, Insert czy Delay, gdzie możemy wybierać podświetlenia, strzałki, to jest zmieniamy jasność czy prędkość tego podświetlenia, no i oczywiście FN i przyciski F na górze, które są przyciskami funkcyjnymi, pozwolą nam włączać muzykę, włączać kalkulator, pauzować, przyciszać i tego typu rzeczy. Klawiaturka w kolorze... Duża, to prawda. Pełnowymiarowa, masywna, bo jest metalowa. Mhm. Tak więc za to ogromny plusik. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Przykleja się solidnie, tak jest. Z boku, nad strzałkami mamy logo Genesisa, na boku mamy logo modelu, czyli Tor 303. No moim zdaniem prezentuje się bardzo ładnie. Nie mamy żadnej podkładki pod nadgarstki, ale moim zdaniem jest niepotrzebna w tej klawiaturce, bo jeśli chodzi o moje odczucia, no to faktycznie te nadgarstki układają się bardzo dobrze. Nie mam najmniejszego problemu z pisaniem na niej. Na spodzie znajdziemy gumowane nóżki, no i dwie
rozkładane. Niestety tylko w jednej pozycji. No ale też klawiaturka jest, bym powiedział, że jak na swoje możliwości budżetowa, tak więc nie oczekiwałbym tu dwustopniowych regulowanych nóżek. Tak, najważniejsze, że są jeszcze też wykończone tym silikonem, więc nawet na stopkach będzie wciąż stabilnie. Tak, mamy tu również rynienkę do puszczenia kabla, tak więc możemy puścić lewo, prawo i środek. To już taka klasyka, jeśli chodzi o te klawiatury w dzisiejszych czasach. Kiedyś może faktycznie tego nie było, natomiast teraz to już pełna klasyka. Jedyne, co mogę jej zarzucić, jeszcze wracając do wyglądu, to to, że grawer mógłby być troszeczkę lepszy, żeby te światło spod tego grawera lepiej biło, bo jeśli jest ciemno w pokoju, no to zdecydowanie bardziej rzuca nam się w oczy podświetlenie z boku w przycisku, aniżeli z tego... Ono jest piękne, ale tak jak mówisz, trochę słabo czytelne przez to. Aniżeli z tego, co bije do nas przez dany przycisk. Przeskakując szybko w podświetlenia... No tak, to jest standard, nie ma co się nad tym skupiać za bardzo. Wygląda to podświetlenie naprawdę pięknie w tych klawiaturkach. W białym kolorze klawiatury plus tego typu delikatne, pastelowe podświetlenie. To jest absolutna rewelacja i naprawdę przyciąga wzrok równie dobrze jak te klawiatury za 500, 700 i tak dalej złotych. To prawda. Dodatkowo mamy jeszcze możliwość ustawienia pod daną grę, czy jest to FPS, czy Call of Duty, czy... Call of Duty. Czy FPS chociażby... czy Call of Duty. No, masz pod coda specjalny przycisk dodatkowo, czy chociażby pod wyścigówki. Jeśli chodzi o samą pracę na niej, no to powiem szczerze, że nie mogę się do tej chwili do niej przyzwyczaić za bardzo. Jakoś tak dziwnie rezonują te klawisze, tak jakby mi odbijały. No tak, na tym polega. To jest klawiatura mechaniczna. Ja wiem, ale jest to pierwsza taka klawiatura mechaniczna, z którą mam taki... Stawia ci opór, może nie masz siły dość. Może to jest ten rozwalony łokieć i brak siłowni ostatnimi czasy, ale faktycznie jest to coś, co... No, miałem kilka klawiaturek mechanicznych, nawet kilkanaście bym powiedział, i jest to pierwsze takie moje odczucie, jeśli chodzi o klawiaturę mechaniczną, z jakim ja się osobiście spotkałem. Jeśli chodzi o aktywację przycisków, czy ten NK Rollover, działa to wszystko tak jak powinno, czyli to, co wciskamy automatycznie, klawiatura odczytuje, prędkość odczytu jest również zadowalająca, nie będziemy mieli żadnych problemów, czy jest to gra casualowa, czy praca biurowa, czy jakiś szybki FPS. Tu będziemy jak najbardziej z tego powodu zadowoleni, poza tym właśnie taką dziwną responsywnością. Ty też chwilę na niej grałeś? Czy pamiętasz swoje odczucia? Tak, no tak jak mówisz, podczas gry to jest trochę inaczej niż podczas pisania, tam nie czuję tego, że klawiatura mi mocno odbija, ale to, co najważniejsze podczas gry, czyli szybkość przenoszenia i precyzja przenoszenia poleceń, no to absolutnie bez zarzutu. Co naciskamy, to się dzieje, nie ma opóźnienia, nie ma problemu, że naciśniemy 4-5 przycisków na raz i coś nie odczyta. Wszystkie jakby dane wprowadzane do klawiatury są przekazywane na komputer, no i tego się od klawiatury gamingowej przede wszystkim oczekuje. Też są na tyle fajnie wyżłobione, że te palce dobrze w środek wpadają, tutaj jest wygoda. Ciężko jest nacisnąć drugi przycisk niechcący, bo też odstęp między poszczególnymi przyciskami jest wystarczająco duży. Także no pod tym względem do grania absolutnie jakby nie mam żadnych obiekcji czy problemów. W takich cenach to aż miło po prostu jest grać na tego typu klawiaturze. Bo... No tak, bo ona na dzień dzisiejszy kosztuje w okolicach 250 zł, więc klawiaturka mechaniczna z wymiennymi przełącznikami bez konieczności rozbierania klawiaturki będziemy mogli sami sobie w domu ją naprawić bez posiadania masy śrubaków potrzebnych do rozkręcania śrubek, czego ty nienawidzisz, no to ja uważam, że jak za cenę 250 zł, no to jak najbardziej jest, warto się nad nią zastanowić. Bo bezprzewodowości nie ma jednak, wszystko na kabelku, no ale wygląda ładnie, no więc... Wiesz co, czytałem o tym hot swapie i... Może to jest właśnie ta technologia, pewnie tak mówisz. Myślę, że bez tego by kosztowała ze 150. To prawda, to jest to, co nam podbija cenę, czytałem o hot swapie, bo jest to moja pierwsza klawiaturka z tego typu rozwiązaniem. Ktoś tego oczekuje, no to... To świadomie to kupuje, tak? Tak, ktoś, kto lubi się przede wszystkim przy tym bawić, czy będąc osobą zapobiegawczą, że jeśli by się coś stało, dajmy na to z jakimś przyciskiem, no to okej, jestem w stanie sobie sam to zrobić w domu, bez noszenia jej do serwisu, czy proszenia się kogoś i zakupu dodatkowych śrubaków. To brzmi nieźle, faktycznie. 250 zł, Tor 303 na kanale Git, z Wami dzisiaj Jacon. I Burzyk. Do zobaczenia. Ciekawa klawiaturka.